witam serdecznie. No oczywiście na sam początek jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu końcowego, ponieważ widzieliśmy, że przyjeżdżamy do zespołu, który jest bardzo dobrze zorganizowany, jeżeli chodzi o swoją grę. Gra o wysokie cele, ma bardzo wysokie ambicje i widzieliśmy, że to spotkanie będzie na pewno bardzo trudne. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to jesteśmy bardzo zadowoleni z obu połów tak naprawdę, ale w szczególności z pierwszej połowy, gdzie były takie momenty, w których Znicz nas przycisnął. Tak naprawdę w 3-4 minuty mogli strzelić. Mieli tam trzy takie bardzo groźne sytuacje i to przetrwaliśmy. Właściwie zareagowaliśmy na te sytuacje boiskowe. Udało się zdobyć bramkę. Kacper się bardzo dobrze zachował w jednej sytuacji a z drugiej strony jesteśmy bardzo zadowoleni z drugiej połowy, ponieważ nie zawsze te drugie połowy, te początki drugiej połowy są dla nas, mamy dobre otwarcie. Tu w tym meczu zagraliśmy bardzo dobrze od początku drugiej połowy, udało się zdobyć drugą bramkę i myślę, że to było kluczowe. Cieszymy się, że wywozimy z bardzo, bardzo trudnego terenu trzy punkty i walczymy dalej o kolejne w lidze. Na wstępie tej, na ręce trenera składam gratulacje. Nie tylko zwycięstwa w dzisiejszym meczu, ale też zrealizowania celu na pewno pozostania w drugiej lidze. Uważam, że patrząc na waszą drużynę, na to jak jesteście zorganizowani, jaką macie jakość, to uważam, że gdyby nie męczyły was takie kontuzje czy różnego rodzaju sytuacje, to te miejsce w tabeli byłoby zupełnie inne, bo dzisiaj uważam, że spotkaliśmy się z Jastrzębiem, które spokojnie może, że tak powiem, zajmować miejsce w pierwszej szóstce. Co do przebiegu meczu, powiem tak, odpowiedzialną osobą za tą porażkę jest trener. Biorę to w 100% na swoje barki, nie szukając żadnych wytłumaczeń, nie szukając żadnej jakby taryfy ulgowej dla siebie. Mimo tego, że nawet przegraliśmy 2-0, to wierzyliśmy, że możemy ten wynik spotkania odmienić. Nie udało się tym razem, ale ja mam takie poczucie, że dumy z tej drużyny. Mimo tej porażki i mimo tego, że przegraliśmy dzisiaj spotkanie 2-1, to na miejscu kolejnych przeciwników, z którym się zmierzymy, ja bym nie chciał grać przeciwko takiemu Zniczowi. I mam złą wiadomość dla drużyn, które będą walczyły w tej trudniejszej ścieżce, bo my nie odpuścimy i my się nie poddamy. Więc jakby tutaj chcemy teraz zdobyć jak najwięcej punktów w tych trzech ostatnich spotkaniach, żeby zająć jak najlepszą pozycję w tabeli. I my jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieliśmy i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dziękuję.